Yes, welcome to a very short session. Tak, witam na bardzo krótkiej sesji. I know my wife don't believe it. Ja wiem, że moja żona w to nie wierzy. That I'm able to speak short. Że ja jestem w stanie krótko mówić. But I'll try. Ale spróbuję. Mamy czas do 13. Ja chcę, we've got time until 1 o'clock. Okay. Well, we are looking into Romans 5. Więc patrzymy, czytamy tutaj z listu do Rzymian 5 rozdziału. And just to make a little summary of what we have been speaking about earlier this morning. I żeby zrobić takie małe podsumowanie tego, o czym dzisiaj rano mówiliśmy. Talking about what do we have in Christ. Mówiliśmy o tym, co my mamy w Chrystusie. When Christ moved in, kiedy Chrystus się wprowadził do nas, he moved in with everything he has. On się wprowadził do nas ze wszystkim, co on ma. So like the father of the prodigal son said. I tak jak powiedział ojciec tego syna marnotrawnego, to the brother of the prodigal son. I on powiedział do brata tego syna marnotrawnego. All mine is yours. Wszystko moje jest twoje. All that I have is yours. Wszystko co ja mam jest twoje. And that is what Jesus said when he moved into your heart. I to jest to, co Pan Jezus powiedział, kiedy on wprowadził się do twojego serca. All that I have is now yours. Wszystko to, co ja mam, teraz jest twoje. My righteousness is your righteousness. Moja sprawiedliwość jest twoją teraz sprawiedliwość. My sanctification is your sanctification. Moje uświęcenie jest twoim uświęceniem. My blessings are your blessings. Moje błogosławieństwa są teraz twoimi błogosławieństwami. Whatever the Father has given to me, cokolwiek Ojciec mi przekazał, now I transform into your life. Ja to teraz przekazuję do twojego życia. So that you, without any effort or any struggle, can live the Christian life. Po to, abyś ty bez żadnego zmagania mógł żyć chrześcijańskim życiem. We cannot do it in ourselves. My nie jesteśmy w stanie żyć z chrześcijańskim życiem sami z siebie. We have tried and failed. Próbowaliśmy i nam nie wyszło. So now, by in daily surrendering to Jesus, allowing him to work out in me. I dzisiaj, teraz, poprzez codzienne poddawanie się Jezusowi, my pozwalamy, aby Jego życie żyło poprzez nas. And then we talked about being saved by His death and being saved by His life. A potem mówiliśmy na temat tego, że jesteśmy zbawieni przez Jego śmierć i zbawieni przez Jego życie. Being saved by from wrath and from punishment. Because he died for our sins. Zostaliśmy zbawieni od kary i od gniewu Bożego, dlatego że On to wziął na siebie i umarł za nasze grzechy. And being saved by his life. I to, że jesteśmy zbawieni przez Jego życie. And then, now I found the scripture I was looking for. I ja znalazłem ten werset, którego szukałem. And it's in Hebrews 7:25. I to jest w liście do Hebrajczyków. Rozdział 7, werset 25. Therefore he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się stawiać za nimi. So he prays for you. Więc on się modli o ciebie. And God helps you. I Bóg ci pomaga. And you don't quit. I ty nie poddajesz się. Because you know he will help you through. Dlatego, że ty wiesz, że on ci pomoże przejść przez cokolwiek. I used to say, ja tak kiedyś mówiłem. God has invested so much in your life. Że Bóg zainwestował tak wiele w twoje życie. He don't want to lose that investment. I on nie chce stracić tej inwestycji. You understand? Rozumiecie? He has invested the blood of his son and the life of his son
in your life. On zainwestował krew swojego własnego syna i życie swojego własnego syna w twoje życie. So if you don't make it to heaven, więc jeżeli ty nie udałoby ci się nie trafić do nieba, nie doszedłbyś do nieba, not only when you lose, nie tylko ty stracisz, but God will lose some of his investment. Ale Bóg również straci część swojej inwestycji. Makes sense? Czy to ma sens? That's why God is so interested in you make it. Dlatego Bóg jest tak bardzo zainteresowany tym, żeby tobie się udało. He wants to see you up there. On chce zobaczyć ciebie tam. Hallelujah. So he'll help you while you're down here. A więc on pomoże ci podczas kiedy jeszcze wciąż tu na dole jest. He'll never leave you. On nigdzie mnie nie porzuci, ani cię nie zostawi. And we were talking also about this little mathematics. I też tak troszeczkę mówiliśmy na temat tego takiego równania matematycznego. That whatever we owe to God, że cokolwiek jesteśmy winni Bogu, Jesus paid much more. Jezus zapłacił much more. Much more. Dużo więcej. Dużo więcej can you say that with me? Much more. Czy możemy to razem powiedzieć? Dużo więcej. Amen. Amen. Never forget that. Nigdy nie zapomnij o tym. With God, it's not only up to the line, it's much more. Bóg nie tylko tak wyrównał, żeby zbalansowało się to. Nie, on nadpłacił dużo więcej. Can you lift that cup off? So when God fill it up, kiedy Bóg napełnia ten kubek, does it fill it half? Czy on napełnia do połowy? No. Nie. Does it fill it full? Czy on napełnia do pełna? No. Yeah. It flows over. Nie, on tak napełnia, że aż wylatuje. And when God looks at this empty cup. I kiedy Bóg tak zobaczy taki pusty kubek, as a human being, jak reprezentujący człowieka, and see there is nothing in there, i patrzy, nic tam nie ma, then he comes and fills with his grace. I to wtedy on przychodzi i napełnia go swoją łaską. And then he says, oh, now it's enough now. A potem mówi, no już wystarczy. No. Nie. Your cup is running over. Tak, kubek się wylewa, przelewa. So you will not only have for yourself. Nie, to oznacza, że nie tylko to, co będziesz miał tylko dla siebie samego, but you will have grace for others. Ale będziesz miał łaskę dla innych. Amen. Amen. So it's always more than enough. Więc zawsze jest więcej niż to jest potrzebne. Jesus not only paid for our sins. Jezus nie tylko zapłacił za nasze grzechy, but he paid for all the sins that would be committed in the future. Ale również zapłacił za wszystkie grzechy, które będą popełnione w przyszłości. That means if you fail. Co oznacza, że jeżeli tobie się nie uda, ty upadniesz. If you commit a sin. Jeżeli ty popełnisz grzech. Not that you should do it. Nie oznacza to, że mamy go popełnić. But if you do it. Ale jeśli popełnimy. And you know there are so many sins we never think about. A wiecie, że jest tak wiele grzechów, o których my w ogóle nie myślimy. Being proud is a sin. Ktoś na przykład jest taki dumny, to jest grzech. Feeling better than other people. Jeżeli ktoś myśli, czuje się, że on jest lepszy od innych ludzi, to jest grzech. The Bible says all unrighteousness is sin. Biblia mówi, że wszelka niesprawiedliwość jest grzechem. If I don't love my neighbor as myself. Jeżeli nie kocham mojego bliźniego tak jak siebie samego, to jest grzech. So how many here have never sinned? Więc jak wielu z nas tu jesteśmy nigdy nie zgrzeszyli? Nobody. Dick. I can't make it. Ja też nie jestem w tej grupie. But there is grace. Ale jest łaska. Amen. Amen. There is grace. Jest łaska. John. 1 John 2 says. Pierwszy list Jana, rozdział 2 mówi. If we sin, że jeśli my zgrzeszymy, it's over.
A to wszyscy, dotyczy wszystkich. To jest koniec. Was? To koniec. To koniec. To koniec. Tak. It's not over. Dzięki Bogu, że to nie jest koniec. We have an advocate. My mamy adwokata, orędownika. At the Father's right hand. Siedzącego po prawej stronie Ojca. He is propitiation for our sins. A on jest ubłaganiem za nasze grzechy. For the whole world. A nie tylko za nasze, ale za całego świata. So it's not over. Więc to nie jest koniec. He's still there. On wciąż tam jest. He's still praying. On wciąż się modli. His blood is still working. Jego krew dalej cały czas działa. There's always hope. Jest zawsze nadzieja. There's plenty of grace. Jest mnóstwo łaski. And of course we should not sin because of all that grace. I oczywiście my nie mamy grzeszyć dlatego, że mamy łaskę. You know what it makes me think. Wiecie co to sprawia, że jak ja myślę? When I think of all he has done for me. Kiedy ja myślę o tym wszystkim, co on dla mnie uczynił. How he paid for me on the cross. Jak on zapłacił za mnie na krzyżu. How he loved me that much. Jak ukochał mnie tak bardzo. When I wake up in the morning. Kiedy rano się budzę. What do I think? O czym myślę? How much can I sin today? Ile mogę dzisiaj, ile dam radę dzisiaj nagrzeszyć? Ile karma mam? How much can I harm him today? Jak bardzo mogę go zranić? Ile dam radę go dzisiaj poranić? Nie. I think, oh Lord, you have been so good. Nie, myślę, o Panie, Ty byłeś taki dobry. So how can I can never repay you. Ja wiem, że nigdy nie będę mógł Ci zwrócić tego, zapłacić Ci za to wszystko. But I want out of thankfulness. Ale z głębi wdzięczności chcę live to your glory today. Chcę żyć dla Twojej chwały dzisiaj. And be a testimony. I być świadectwem. Dla Ciebie. You know, this is how we should respond to grace. W taki sposób my powinniśmy odpowiadać na łaskę. Because grace is no license to sin. Dlatego, że łaska to nie jest licencja, żeby grzeszyć. But grace is a power. Ale łaska to jest moc. To overcome sin. Aby pokonywać grzech. And how do I use grace? A w jaki sposób ja używam łaski? By always looking unto Jesus. W taki sposób, że ja ciągle patrzę na Jezusa. Like in Hebrew 12. Tak jak w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Looking unto Jesus. Patrząc na Jezusa. The author and finisher of our faith. Który rozpoczął i dokończy moją wiarę. Looking unto what he did on the cross for me. Patrząc na Niego i na to, co On uczynił na krzyżu dla mnie. You know what happened? Wiecie, co się dzieje wtedy? I'll never give up. Ja wtedy nigdy się nie poddam. I'll never quit. Nigdy nie porzucę. I'll never feel sorry for myself. I nigdy nie będę się czuł tak przykro z powodu siebie, użalał się nad sobą. You have probably been like I've been many times. Oh Lord, why do I have to go through this? Wy tak prawdopodobnie samo jak i ja, często myśleliście i tak rozmawialiście z Bogiem. Panie Boże, dlaczego ja muszę przez to wszystko przechodzić? Why am I treated so unfairly? Dlaczego jestem traktowany tak niesprawiedliwie? And I start feeling sorry for myself. I wtedy zaczynam się użalać nad sobą. But then I think about Jesus. Ale potem pomyślę o Jezusie. How much he endured for me. Jak dużo on zniósł dla mnie. They put shame on him. Oni go wstyd na niego włożyli. They were spitting on him. Oni pluli na niego. They lied about him. Oni kłamali na niego. They ripped him. Oni go bili. They hanged him on the cross. Powiesili go na krzyżu. And he never done anything wrong. A on nigdy nic złego nie zrobił. Then I pray. I wtedy ja się modlę. Lord, forgive me. Panie, przebacz mi. For being so selfish. Że byłem taki egoistyczny.
When I think of what you went through for me. Kiedy ja myślę o tym, przez co ty przeszedłeś dla mnie, help me never to be sorry for myself. Pomóż mi, abym już więcej nigdy nie użalał się nad sobą. Then I continue. I wtedy ja kontynuuję do przodu. Hallelujah. Hallelujah. I know he's with me. Ja wiem, że on jest ze mną. And every day he gives me much more. I każdego dnia daje mi dużo więcej. When you think now I have got everything he has for me. I kiedy sobie tak pomyślisz w jakimś dniu, o, teraz już mam wszystko to, co on dla mnie przygotował. Then I can almost hear him whisper. To tak mogę go prawie, że mogę usłyszeć, jak on szepta mi do ucha. There's so much more. Jest tak o wiele więcej. Hallelujah. Hallelujah. You have never come to the end of God's blessing here on earth. I nigdy nie dojdziesz do miejsca zakończenia, końca Bożych błogosławieństw tutaj na ziemi. Like Paul says in 1 Corinthians 13. Tak jak Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian 30. We see things partly. 13 powiedział, my widzimy tak tylko częściowo. We understand it partly. Rozumiemy tak tylko częściowo. But one day, ale jednego dnia we'll understand it all. Zrozumiemy wszystko. Hallelujah. You know, wiecie, our capacity of understanding, nasza zdolność, pojemność zrozumienia is limited. Jest ograniczona. Even if the Holy Spirit helps us, nawet jeżeli Duch Święty nam pomaga, we can only grasp so and so much. My możemy tak objąć, opanować tylko częściowo, tylko trochę. That's why God cannot give us everything. He cannot show us everything. Dlatego Bóg nie może nam wszystkiego pokazać. You know, we have received everything. Jest taka rzecz, my przyjęliśmy wszystko. But if God should show you this, reveal it to you in a second. Ale gdyby Bóg miał tak pokazać ci to wszystko, objawić to wszystko w ciągu jednej sekundy, you'll be so overwhelmed you'll drop dead. Tak byłbyś tym oszołomiony, żebyś padł martwy. That's why Jesus said to the disciples. Dlatego to właśnie Pan Jezus powiedział do uczniów. I have so much to tell you. Ja mam tak wiele wam do powiedzenia. But you cannot take it in right now. Ale nie możecie tego przyjąć teraz. But I'm going to. He could have continued. I'm going to reveal it to you, piece by piece. Ale ja będę kontynuował objawianie tego wam tak kawałeczek po kawałeczku. Because if I show you everything, dlatego gdybym wam wszystko pokazał in a moment's time, w takim tylko chwili, you can't take it in. Nie bylibyście w stanie tego wziąć. You can't consume it. Nie możecie to jakby włożyć, przetrawić. It's like if you were at a buffet. A buffet? To tak jakbyś był w miejscu takiego bufetu, takiego wielkiego stołu. And you were told you have to eat that in half an hour. I powiedzieli ci by tak, masz to wszystko zjeść w ciągu pół godziny. How do you think you will feel after? Jak myślisz, że byś się czuł po tym? You would drop dead. Tak, padłbyś martwy. It's too much. Za dużo. So what? You take one little thing at a time. Więc bierzesz jedną malutką rzecz na jeden raz. And you enjoy that thing. I radujesz się nią, cieszysz się tą rzeczą. When you were born again. Kiedy narodziłeś się na nowo. God made you so happy for salvation. Bóg uczynił ciebie tak szczęśliwym z powodu zbawienia. And still, you have received everything, but you didn't know. A jednak przyjąłeś wszystko, o czym nie miałeś pojęcia, nie wiedziałeś. And you were happy, rejoicing. I byłeś szczęśliwy, radowałeś się. You were saying, I'm so glad Jesus is with me. Cieszę się, jest zbawił mnie. And you rejoiced. I radowałeś się.
After a while, ale po jakimś czasie God said, okay, now you can take a little more. Bóg powiedział, a teraz możesz wziąć troszeczkę więcej. And so he opened up your mind and your heart to receive what you already had. I wtedy on otworzył twoje serce i twój umysł, abyś mógł zobaczyć tak troszeczkę więcej z tego, co ty już masz. You must always remember, you have received it all. Musimy zawsze pamiętać to. My otrzymaliśmy wszystko. But God reveals it to you piece by piece. Ale Bóg objawia tobie to co otrzymałeś, tak kawałeczek po kawałeczku. Then you will be able to enjoy every part of it. I w ten sposób będziesz w stanie cieszyć się, radować każdą z tych części. Każdą z tych części. Just a simple picture. Taki prosty obraz. Yeah, if you have some three meals, you are in a restaurant, three meals. Tak, jeżeli idziesz do restauracji i zamawiasz trzy dania, albo trzy posiłki. And you put it all together. I te wszystkie trzy posiłki razem wymieszasz, złożysz. The soup, the main course, and the dessert. Zupę. Drugie danie i deser. You don't enjoy what you're eating. Nie będziesz wcale się cieszył z tego, co będziesz jadł. Right? Tak? You take it one thing. Jedną rzecz, a potem drugą. Tak, jedną na jeden raz. O, jakie to dobre. A potem to drugie. Are you ready for the main meal? Jesteś już gotowy. Pytałem zaraz, a czy jesteś gotowy enjoy this taste a little bit more. Czy jesteś już gotowy na główne danie? I a no proszę chwilę, bo to jest takie dobre, fajne, to tutaj się cieszę tym teraz. But now I'm ready. O tak, teraz już jestem gotowy. Okay, you're served. Tak, przynoszą ci to, służ. And you enjoy. I cieszysz się tym drugą częścią? And if I'm here in Poland, a gdybym ja tutaj był w Polsce? I just love śląskie rolady. Ja kocham śląskie rolady. They're happy for it down there. Tak, my tam je robimy. I want good time to enjoy. Ja chcę mieć dużo czasu i dobry czas, żeby się tym radować. And then they come with a dessert. A potem przynoszą deser. I enjoy every part of the meal. I cieszyłem się, radowałem się każdą częścią tego posiłku. You know, God is wise. Wiecie, Bóg jest mądry. So he don't give you, yeah, he give you everything. Gdy on ci dał wszystko, it is paid for. To jest zapłacone. But he serve it one thing at a time. Ale on służy ci, on podaje ci jedną rzecz na jeden raz. You know, some years ago I said to God, wiecie, ileś lat temu powiedziałem do Boga, I wish I had known 30 years ago what I know now. I powiedziałem Bogu, jaka szkoda, że nie wiedziałem 30 lat temu to, co wiem teraz. But then I felt God said to me, ale potem odczułem, że Bóg do mnie powiedział, you couldn't take it at that time. W tamtym czasie nie byłbym w stanie tego wziąć, przyjąć. But now, ale teraz you're able, ty jesteś w stanie to take more, wziąć więcej. And hopefully much more. I mam nadzieję, że o wiele więcej. As we read there five times, jak czytaliśmy tutaj pięć razy, chapter, much more. W tym piątym rozdziale dużo więcej. And I found out one thing. I jedną rzecz tak odkryłem. You cannot force something through. I odkryłem jedną rzecz, że nie da się tak przeforsować, na siłę coś po prostu zrobić. Everything takes its own time. Każda rzecz potrzebuje swojego własnego czasu. And when you're ready, i kiedy ty jesteś gotowy, God will give you more. Bóg da ci więcej. And remember, it's already yours.
Ale nie pamiętaj, to wszystko już jest twoje. God is not going to take what belongs to your neighbor and give to you. Bóg nie weźmie coś, co należy do twojego sąsiada, zabierze mu i da tobie. That sounds fair. Tak, to brzmi tak okej, tak sprawiedliwie. But you have already received so much through Christ and the cross, so that's plenty for your life and for all eternity. Ale ty już otrzymałeś wszystko od Boga poprzez Chrystusa i poprzez krzyż i tego jest tak dużo już dla ciebie i w tobie, że wystarczy ci na całe twoje życie i na całą twoją wieczność. Hallelujah. Hallelujah. So take your time. Więc poświęć czas. Don't try to be anybody else. Nie próbuj być kimś innym. Right? Tak? Maybe you look at a brother and sister, oh, I wish I had what they had. I może tak patrzysz czasem na brata albo na siostrę i tak myślisz, o, tak chciałbym mieć to, co on ma. You have it. Ty masz to. But you have not yet seen it. Ale jeszcze tego nie zobaczyłeś. But in due time, ale we właściwym czasie, when you walk with the Lord, kiedy będziesz chodził z Panem, you will see more, zobaczysz więcej, you will take out more, weźmiesz więcej, but you have already received it. Ale to już przyjąłeś. So if we meet next year here, więc jeśli się spotkamy w przyszłym roku tutaj, or somewhere else, or somewhere else, albo gdzieś indziej, I trust that you, both you and me, ja ufam, że i wy, i ja have seen much more. Że do tego czasu zobaczymy wiele, o wiele więcej. Grown in grace and knowledge. I że wzrośniemy w łasce i w poznaniu. The main thing, relax. A główna rzecz, odpocznij, relaksuj się. You cannot force anything through. Nie możesz niczego przeforsować na siłę. When you're ready, kiedy będziesz, jesteś gotowy, God will open the next, like in the Christmas calendar. To Bóg otworzy takie kalendarze Boże Narodzenie. Bóg otworzy kolejną ramkę. Please don't open all 24 the same day. Proszę, nie otwieraj wszystkich 12 w jednym dniu. Take one day at a time. W jednym dniu tylko jeden. Enjoy that day's blessing. I ciesz się tym błogosławieństwem na ten, przeznaczony na ten jeden dzień. And use it. I użyj to. For the kingdom of God. Dla Królestwa Bożego. One of my good friends told me one day. Jeden z moich dobrych przyjaciół powiedział mi jednego dnia. Taki obraz. And he said, if God gets the glory. I on powiedział tak, jeżeli Bóg otrzymuje, dostaje chwałę, and you get the joy, a ty otrzymujesz radość, everything is fine. Wszystko gra. Not the other way. Ale nie na odwrót. God get the glory. Jeżeli Bóg niech dostaje chwałę, you get the joy, ty otrzymaj radość, everything is great. I wszystko jest w porządku. Hallelujah. Hallelujah. Well, let's look into verse 17. Oh, time is running. Tak, popatrzmy do wersetu 17, bo czas biegnie. It says, for if by one man's offense death reigned through the one, that is Adam, much more those who receive abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. Mm-hmm. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. So if death was reigning because of the fall of Adam. Więc jeżeli śmierć panowała z powodu upadku Adama, again when Jesus came, a potem, kiedy Jezus nam przyszedł, he gave much. No, on przekazał o wiele więcej. You have more than Adam lost. Ty masz więcej niż Adam stracił. Amen. Just a little thinking. Tak, takie przerwa na myślenie przez chwilę. Oh, if I could have what Adam had, I'd be happy. O, gdybym ja miał to, co Adam miał, byłbym szczęśliwy. You have got. Ty masz. 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 Dużo więcej.
How is that? Jak to może być? Let's take a couple of things. Tak, popatrzmy na tylko kilka rzeczy. The Bible says, Biblia mówi, when the evening came, że kiedy wieczór nastał, and it was cooler, a i było chłodniej, God came down, to Bóg jakby przychodził z góry and walked with man. I chodził z człowiekiem. We'll have a problem now. My teraz mamy problem. It's not evening. Że to nie jest wieczór. So we just have to sit and wait for God to come down. A więc musimy teraz czekać do wieczora, aż Bóg zejdzie z dół. How do you feel about that? Jak by się czuł z tym? Do you want to be like Adam? Czy chciałbyś być tak jak Adam? All day without God? Cały dzień bez Boga? You know he's coming, but I'm just waiting. Ty wiesz, on nadchodzi, ale ja teraz czekam. We don't have to wait. My już nie musimy czekać. He's with us. On jest z nami. 24/7. 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Amen. 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 You're better off than Adam. I jesteś w lepszej sytuacji niż Adam. And then, when Adam sinned, a potem, kiedy Adam zgrzeszył, he didn't get a second chance. Nie, jemu nie została dana druga szansa. It was out. Miał być wyrzucony. Okay, God dressed them before he sent them out. Tak, oczywiście Bóg ich przyodział, zanim ich odesłał na zewnątrz. So an animal must have been killed. A więc zwierzę musiało być zabite. As a picture of the coming Savior. Jak obraz nadchodzącego Zbawiciela. Someone had to die, so we could be dressed in his righteousness. Ktoś musiał umrzeć, abyśmy mogli być przyodziani w jego sprawiedliwość. But they were dismissed from the presence of God. Ale zostali oddaleni od obecności Bożej. Think about you and me. A pomyślmy o nas. In spite of all the bad things we have done in our lives. Pomimo tych wszystkich złych rzeczy, które kiedykolwiek uczyniliśmy w naszym życiu, God never said, Bóg nigdy nie powiedział, I'll give you one chance. Dałem ci jedną szansę. And he didn't even say, I'll give you one more chance. I nigdy nie powiedział, ale daję ci jeszcze jedną szansę. Nigdy tak nie powiedział. But he said, a powiedział, if you miss it, jeśli nie uda ci się, jeżeli nie trafisz, if you fail, jeśli nawalisz, you can come to me. Możesz przyjść do mnie. And when you say, I'm sorry, i kiedy ty powiesz, przepraszam, he'll never ever remember what you've done. On nigdy nie będzie pamiętał żadnej z tych rzeczy. And why should you say sorry? I dlaczego powinieneś powiedzieć przepraszam? Not for his sake, nie z powodu jego, but for your own sake. Ale z powodu siebie samego. See? Tak? Your sins were forgiven 2000 years ago. Tak, twoje grzechy zostały przebaczone 2000 lat temu. But you will only, of course, receive forgiveness when you accept Jesus. A i oczywiście ty tylko przyjmujesz to przebaczenie, kiedy przyjmujesz Jezusa. Do you remember the parable of the prodigal son? Pamiętacie tą przypowieść o synu marnotrawnym? Oh, he had prepared a good repentant prayer. O tak, on przygotował taką fajną, dobrze przygotowaną modlitwę takiego upamiętania. When I go back to my father, kiedy ja wrócę do mojego ojca, I will say, ja wtedy powiem, Father, I've sinned against heaven and against you. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. And I'm not worthy of being called your son. I nie jestem godzien nazywać się twoim synem. When did you return? Kiedy powrócił, his father was waiting for him. Jego ojciec czekał na niego. You know, his father had forgiven him the moment he went out of the home. I wiecie, jego ojciec przebaczył mu w momencie, kiedy on wychodził z jego domu. But he had to come back. Ale musiał wrócić, to experience that forgiveness. Aby doświadczyć tego przebaczenia. And when he came back, i kiedy powrócił, he started. On zaczął. But his father hadn't time to wait for that prayer. Ale ojciec nie miał czasu, aby czekać na jego modlitwę.
He hugged him. On go przytulił. He smelled death. Śmierdzą, no, nie patrzył na mnie. He smelled pig. On śmierdział świniami. But he was welcome back. Ale został przywitany z powrotem w domu. But why did he have to confess? Ale dlaczego musiał powiedzieć, wyznać? So he would have peace in his heart. Aby on sam mógł mieć pokój w swoim sercu. You see? Tak. He was already forgiven. Już było mu przebaczone. First, Second Corinthians 5:19. 2 Koryntian 5 rozdział 19 werset. It was God who in Christ. To był Bóg, który w Chrystusie reconciled the world to himself. Pojednał świat do siebie samego. Not imputing their sins to them. Nie przypisując światu ich grzechów. I think that's powerful. Ja myślę, to jest potężne, niesamowite. In fact, God forgave all people 2000 years ago. Tak naprawdę to Bóg przebaczył całemu światu 2000 lat temu. And still most won't accept it. A jednak większość nie chce tego zaakceptować, przyjąć. So when people go to hell. Więc kiedy ludzie będą szli do piekła, it's not because God didn't forgive. To nie dlatego, że Bóg im nie przebaczył. It's because they didn't. Ale to z powodu tego, że oni nie przyjęli jego przebaczenia. Amen. Yes. I think this shows how great God is. Ja myślę, to pokazuje, jak ogromny Bóg jest. How great his love and grace. Jak wielka jest jego miłość i wielka jego łaska. It is much more. Ona jest o wiele większa. And it's a gift. I to jest dar. Hallelujah. And here it says, i potem jest powiedziane, that righteousness is supposed to reign in our life. Że sprawiedliwość ma panować, rządzić w naszym życiu. What does that mean? Co to znaczy? Righteousness ruling in our life. Że sprawiedliwość panuje albo rządzi w naszym życiu. It means if you fill my thoughts, my mind, my heart. To oznacza, że to rządzi nad moimi myślami, nad moim sercem, nad moim umysłem. With the understanding, i ze zrozumieniem, that I am made righteous. Tego, że ja zostałem uczyniony sprawiedliwym. Somebody made me righteous. Ktoś uczynił mnie sprawiedliwym. Somebody declared me innocent. Ktoś ogłosił mnie, że jestem niewinny. And I must let that thought fill my heart and mind. I am not longer a sinner. I ja muszę pozwolić, aby ta myśl jakby zapanowała w moim umyśle, że ja już nie jestem więcej grzesznikiem. I'm not even a forgiven sinner. Ja nawet nie jestem tym grzesznikiem, któremu przebaczono. I am innocent. Ja jestem niewinny. I am clean. Jestem czysty. I am holy. Jestem święty. Because Christ is my holiness. Dlatego, że to Chrystus jest moją świętością. Do you believe he is holy? Czy wierzycie, że on jest święty? Amen. And do you believe when you are in him, that you are holy? A czy wierzysz, że jeżeli ty jesteś w nim, to ty jesteś święty? Amen. Do you believe when you are in him, you are completely righteous? Czy wierzysz, że jeżeli ty jesteś w nim, to jesteś całkowicie sprawiedliwy? Amen. Otherwise, Jesus didn't do enough. A bo w przeciwnym wypadku Jezus niewystarczającą robotę wykonał. Oh, sorry, Jesus. I'll help you a little bit. O, przepraszam cię, Panie Jezu, ale muszę ci trochę pomóc. Pomogę ci. I know you did the best, but I'm gonna help you a little bit. Ja wiem, że ty zrobiłeś najlepiej, jak potrafiłeś, ale ja ci muszę pomóc. What do you think he'll feel about that? Jak myślicie, jak on się czuje,
kiedy On takie nasze myślenie czy mówienie słyszy. No, you, by being thankful. Nie, poprzez to, że jesteśmy wdzięczni. You make him happy. Ty sprawiasz, że on jest szczęśliwy. By saying, I accepted Jesus. I przez to, że mówisz, przyjmuję to, akceptuję to, Panie Jezu. I don't understand it. Nie rozumiem tego. But I believe it. Ale wierzę w to. And by that faith I will live my life. I przez tą wiarę będę żył moim życiem. And not let the enemy tell me I am not worthy. I nie pozwolę wrogowi mówić mi, że nie jestem godzien. He made me worthy. Bo on mnie sprawił, że on mi nadał godność. He alone. Tylko on. And that's, time is running, so I'll just take the last verse here. I taki ostatni werset. But you can read for yourself. All the time, much more, much more, much more, much more, much more, five times. I możecie sami dla siebie przeczytać to. Dużo więcej, pięć razy, dużo więcej, dużo więcej, dużo więcej, dużo więcej, dużo więcej w tym rozdziale. You'll never reach the end. I nigdy nie osiągniesz krańca Bożej dobroci. And let's close with 21. I zakończmy wersetem 21. So that as sin reigned in death, even so grace might reign through righteousness to eternal life through Jesus Christ our Lord. 21. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. So the question is. Więc pytanie jest takie. What is reigning in our hearts and in our mind? Co to oznacza panowanie w naszych sercach i w naszych umysłach? What is dominating our lives? Co to znaczy w naszym życiu? Jakie znaczenie tego w naszym życiu? What is the ruling factor? Co to jest ten czynnik panujący? Is it? I'm not good. Jeśli mówimy, nie jestem wystarczająco dobry. I'll never make it. Nigdy mi się nie udało. I try my best. Ja próbowałem, jak najlepiej potrafiłem. But it doesn't work. Ale to nie działa. Or, albo, is it that like righteousness is ruling, so grace is ruling because of that righteousness. Więc tak jak sprawiedliwość panuje, tak samo i łaska panuje z powodu tej właśnie sprawiedliwości. If righteousness is ruling your life, jeżeli sprawiedliwość rządzi twoim życiem, and righteousness is a person, a sprawiedliwość to jest osoba. Jesus Christ. Jezus Chrystus. He is our righteousness. On jest naszą sprawiedliwością. Hallelujah. Hallelujah. It's not a performance, it's a person. To nie jest nasze takie działanie, staranie się, to jest osoba. And if this is ruling our life, jeżeli to rządzi naszym życiem, then grace has the opportunity to work in our life whatever God wants us to be. I to wtedy łaska ma tą możliwość, tą sposobność, aby wykonywać w naszym życiu to wszystko, co Bóg chce w naszym życiu wykonywać. You know, God has such great plan for you. I Bóg ma tak wielkie plany dla ciebie. He has a model in his mind how you shall become. I on ma taki obraz, model w swoim umyśle tego, jakim on chce ciebie wytworzyć, ukształtować. And if you have that opinion and you share it with God, I'm righteous. I jeżeli dojdziesz do tego, do tej opinii, do tego opisu i zgodzisz się z Bogiem, tak, ja jestem sprawiedliwy. He made me righteous. Dlatego, że to on uczynił mnie sprawiedliwym. Then grace will have possibility to transform our lives. To wtedy łaska będzie miała tą zdolność, tą możliwość, aby przemieniać nasze życie. And I read what I read here in the previous session. I przeczytam to, co przeczytałem na poprzedniej sesji. What is grace? Co to jest łaska?
This is Strong's explanation. To jest wyjaśnienie z takiego naukowca biblijnego Stronga. It is especially the divine influence upon the heart. Jest to szczególna taka szczególny wpływ boski wpływ na nasze serca. And its reflection in life. I ma to potem odbicie w życiu. That means grace. To oznacza łaska. I repeat myself. Ja tak powtórzę się. Grace. Łaska. Starts in here. Zaczyna się wewnątrz. God never begins outside and in. Bóg nigdy nie zaczyna z zewnątrz, nie. He starts inside and out. On zaczyna od wewnątrz i to wypracowuje na zewnątrz. So grace, when you accept grace because of righteousness. I kiedy ty akceptujesz łaskę z powodu sprawiedliwości, it starts to transform your life from within. To ona zaczyna przemieniać twoje życie od wewnątrz. God never comes and says, I force you to do something. Bóg nigdy nie przychodzi i mówi, teraz cię zmuszę, abyś coś zrobił. But God says, ale, I will put my grace in your heart. Ale Bóg mówi, ja włożę moją łaskę do twojego serca. And I let it work in your life. I pozwolę jej pracować w twoim życiu. And after a while, you'll not recognize yourself. I po jakimś czasie nie rozpoznasz siebie samego. You look at yourself in the divine mirror. Spojrzysz na siebie w tym niebiańskim, boskim lustrze. And you see a different person. I zobaczysz inna osoba. And you wonder who made me so beautiful. I będziesz się zastanawiał, kto mnie zrobił takim pięknym. And then Jesus will say. A potem Jezus powie. I did. Ja to zrobiłem. Because I always looked at you as you see yourself now. A ja zawsze ci powiem to. Ja zawsze na ciebie patrzyłem, na ciebie takim, jakim ty teraz jesteś. When you thought you looked ugly. Kiedy ty myślałeś, że wyglądasz jako brzydki. I saw what grace could make you. Ja widziałem co łaska potrafi z ciebie zrobić. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Dziękujemy ci, Panie. Lord, our hearts is just filled with thankfulness because of your grace. Panie, nasze serca są pełne wdzięczności z powodu twojej łaski. We can't express it in words. Nie możemy tego wyrazić słowami. What you have given to us. Co ty nam dałeś. But we bow ourselves before you. Ale tak uniżamy się, kłaniamy się przed tobą. In deep admiration. W wielkim uwielbieniu. And say, thank you, Lord. I chcemy ci powiedzieć, dziękujemy ci, Panie. For picking up someone like us. Że wybrałeś kogoś takiego jak my. And changing us into the image of Christ. I zmieniasz nas na obraz Chrystusa. With us, don't have to struggle. I że my nawet nie musimy się strasznie zmagać. It's all a work of your grace. Bo to wszystko to jest dzieło twojej łaski. For that we thank you. I za to ci dziękujemy. Amen. Amen.